Mumio to naturalna substancja używana w lecznictwie od tysięcy lat. W drugiej połowie XX wieku rozpoczęły się intensywne badania nad jej własnościami terapeutycznymi. Prowadzone były w różnych instytutach naukowych ZSRR. Były to bardzo poważne, wieloośrodkowe badania, których nie można lekceważyć. Dowiedziano w nich niezwykle korzystnego działania tej substancji na organizm ludzki. Pierwszą ciekawą obserwacją, której dokonali naukowcy, było to, że sprzyjał na leczeniu złamań kości. Profesor Szakirow już w latach 60. stosując 0,2 gram mumio na dzień, uzyskał przyspieszenie wzrostu kostnego o 13 do 17 dni w porównaniu z osobami nie stosującymi mumio. Badanie prowadzone było na ogromnej grupie około 2,5 tysiąca osób ze złamaniami kości długich i płaskich. Profesor Szakirow zalecał stosowanie mumio tylko przez 10 dni. Współcześni naukowcy zalecają prowadzenie kuracji w przypadku złamań przez okres około 30 dni, następnie można dokonać przerwy 5-dniowej i kontynuować leczenie aż do całkowitego wzrostu kostnego. Pozytywne efekty uzyskano również w przypadku operacyjnego leczenia układu kostnego. Także w tym przypadku wzrost kostny następował szybciej niż u osób, które nie stosowały tej substancji. W chirurgii urazowej mumio wykorzystywane było także do leczenia uszkodzonych nerwów. Dawkowanie w tym przypadku było nieco większe niż w złamaniach kości i wynosiło od 0,3 do 0,5 grama 2-3 razy dziennie. Prowadzący terapię lekarze określili przyspieszenie powrotu utraconej funkcji kończyn od 3 do 4 tygodni wcześniej niż u osób leczonych w normalny sposób. Na przełomie 2014 i 2015 roku brytyjski nadzór epidemiologiczny przeprowadził badania nad skutecznością szczepionki przeciwko grypie. Okazało się, że ta skuteczność jest niska. W przypadku wirusa typu A oceniono to na poziomie 3,4%, a w przypadku wirusa B na zaledwie 2,3%. Wynika to z faktu, że przygotowanie właściwego składu szczepionki na dany sezon epidemiologiczny jest trudne, a czasami zależy od przypadku. Wirusa grypy cechuje duża zmienność antygenowa, co dodatkowo pogarsza ostateczne wyniki. To kolejny dowód na to, że szczepienie przeciwko grypie nie zabezpiecza w pełni przed zachorowaniem na tę chorobę. Tyczy się to zwłaszcza osób starszych, których organizm nie wytwarza tak łatwo przeciwciał po zaszczepieniu. Skuteczność szczepionki u ludzi w podeszłym wieku, którzy są najbardziej narażeni na grypę, jest najmniejsza. Średnia skuteczność w wieku 65 lat wynosi 40-50%, a powyżej 70 roku życia tylko 15-30%. Istnieje wiele przyczyn tego spadku skuteczności, ale wynika on przede wszystkim z osłabienia funkcji układu immunologicznego. Jak się okazało, szczepionki przeciw grypie dają umiarkowaną ochronę. Jedynie wysoka odporność organizmu w dużym stopniu zabezpiecza przed zachorowaniem. Aby ją utrzymać, należy najpierw wiedzieć, z jakiego powodu można ją stracić. Oto najpopularniejsze przyczyny spadku odporności. Są to stres, zabiegi operacyjne, nowotwory lub inne choroby o ciężkim przebiegu, terapia immunosupresyjna obniżająca celowo odporność organizmu, wychłodzenie organizmu, zła dieta, na przykład fast foody. I w końcu antybiotykoterapia. Aby odporność była na właściwym poziomie, można suplementować dietę preparatami ją wspomagającymi. Od wielu lat wiadomo, że oczy, aby zachowały swoje zdrowie, wymagają suplementacji. Wnioski takie wyciągnęli sami lekarze. Zespół profesora Szaflika opublikował swego czasu obszerny artykuł w przeglądzie okulistycznym właśnie na ten temat. Ponadto profesor Stankiewicz, opierając się o badanie Luna, także zaleca stosowanie produktów naturalnych w suplementacji osób z chorobami siatkówki, na przykład takimi jak jej zwyrodnienie związane z wiekiem AMD. Najważniejsze substancje, którymi należy suplementować dietę, aby zachować zdrowie oczu przy zagrożeniu AMD, to zeaksantyna i luteina. Ważne jest, aby te substancje pochodziły ze źródeł naturalnych, np. z kwiatu aksamitki. W suplementacji diety w przypadku chorób oczu ważną rolę odgrywa także ekstrakt z borówki czarnej, bogaty w antocyjany. Polecany jest on do suplementacji osobom narażonym na uszkodzenie siatkówki, np. chorującym na cukrzycę i nadciśnienie,
oraz osobom pracującym przy komputerze w złych warunkach oświetleniowych, mającym problemy z widzeniem o zmierzchu oraz osobom starszym. Zmniejszenie stresu oksydacyjnego ma także pozytywny wpływ na zapobieganie rozwojowi zaćmy. Optymalnym preparatem byłoby połączenie trzech wyżej wymienionych substancji.